Witam w kolejnym filmiku. Mam dzisiaj takiego pecha. Nawet nie wiedziałam, czy nagram dzisiaj film, dlatego że po prostu dzisiaj mam wszystko pod górkę. Coś mi dzisiaj nic nie wychodzi, leci, nie mogę wszystkiego zdążyć, jestem w wielkim niedoczasie. Ale to jest mój problem. Za dużo chcę. W zasadzie jest to wszystko średnio realne. Natomiast mi się wydaje, że uda się, ponieważ wszystko mi tak sprawnie, szybko zawsze idzie. No ale potem coś rozwalę, coś stukę, coś przewrócę, coś tam, coś się spóźni, nie wiem. Ja się na coś spóźnię i po prostu potem jestem lekko poirytowana, bądź bardziej. Natomiast, że się dzisiaj chwilę uspokoić, bo już latam jak szalona. Żeby się uspokoić, przyszłam z dekorowaniem flakonu. Zapachu, który już spory czas temu został przeze mnie stworzony, u mnie, w sensie na moich składnikach. Dorobiłam mililitry, dałam do takiego flakonu. Zaraz sobie ten flakon oznaczę. Ja oznaczam flakony głównie pod takim kątem, żeby potem to szybko namierzać. I to jest jedna z tych książeczek, nie wiem, z naklejkami. Kosztowała grosze, ona jest tutaj oznaczona. 4 plus, więc chyba mogę korzystać. Co ja chciałam powiedzieć? Ona ma bardzo ciekawy, taki estetyczny, wizualnie ładny zestaw naklejek. Ja chyba sobie je może wyrwać. I nawet nie wiem, czy ja się nie pokuszę o pójście tam i jeszcze wzięcie jednak więcej może zestawów tego dla tych naklejek. One są wokół pór roku, wokół różnych roślinności. Czy mi się tu uda dobrze pokazać? Dużo, jeżeli chodzi o zieleni, o takie pastelowe róże. Także ja może jeszcze później pokażę dokładnie te naklejki aparatem tylnym. Wtedy będzie można dokładnie je pooglądać. To są tak zwane naklejki puzzle. I ja wiedziałam, że ten zestaw będzie dla mnie idealny, ponieważ to jest bardzo dużo różnych roślinności. I nie tylko, wokół właśnie przyrody, wokół natury, dużo ciekawych pod kątem takim właśnie, żeby to potem wykorzystać na tych flakonach, ponieważ one mają taką kolorystykę właśnie, iście wiosenną, iście kwiatową, iście roślinną, iście zieloną, iście powietrzną, różną. Ja już po prostu widzę ogrom możliwości do wykorzystania. Teraz tak. Jest tutaj zapach, który się nazywa Violet Rosado Rose i wbrew nazwie nie chodzi tutaj o rose jako róże, tylko bardziej jako różowość. Wydźwięk różowy piwoni. Połączenie fiołka z piwonią w takim dużym, sporym skrócie. Natomiast zaraz generalnie opowiem szerzej o tym zapachu, biorąc pod uwagę całą moją recepturę, którą właśnie namierzałam i dorabiałam mililitry, ale też, co muszę powiedzieć, jak sobie zamówię jeden składnik, który wykorzystałam praktycznie do zera, to chyba sobie dorobię jeszcze więcej mililitrów, żeby one sobie leżały, dojrzewały i tak dalej. Natomiast dokonywałam też ostatnich poprawek nad zapachem Violetule, między innymi z masłem irysowym, irysowością, też tam ulokowanym motywem pomarańczy, ale też trochę zielonej mandarynki naturalnej i bergamotki naturalnej celem ożywienia. I jakby troszeczkę też dołożyłam takiego lekko miodowego fiołka, żeby to złagodzić, dlatego że to nie było nazbyt surowe. I muszę powiedzieć, że troszeczkę z tym nosorożcem można pokojarzyć ten zapach. Tamten już ma swoją naklejkę, tak patrzę, którą bym dała tutaj odnośnie tego właśnie fioletowości fiołka i różowości piwoni. Zjeżdżam trochę fioletowych, trochę różowych. Jakby to też nie chodzi o to, że ja muszę dopasować, że nie wiem. Przykładowo znajdę naklejkę z fioletowym irysem i nie mogę dać na ten fiołkowy. Jakby to nie chodzi o to, że on musi być typowo fiołek. To im bardziej chodzi o oznaczenie kolorystyczne też w dużej mierze. I chyba zrobię tak. Wybrałam sobie taką fioletową naklejkę. Muszę spauzować. Ciężko powiedzieć, czy wybrałam najlepsze z tych wszystkich. Natomiast chciałam to szybko oznaczyć, żeby mi się tu nie pomieszało. No, w miarę chyba prosto nakleiłam. Taka w fioletach i tutaj nie wiem, czy widać, są takie trochę pastelowe różowości, chociaż myślę, że nie widać tego dobrze, tak jakby mogło być, ale na jakimś innym filmie, gdzie będę pokazywała i omawiała może jeszcze
wracała do tego zapachu, to jeszcze oczywiście to będzie można sobie obejrzeć bliżej. Ja w ogóle mam wrażenie, że zawsze wracam po jakiejś wycieczce, dłuższej wycieczce, jakieś tam, to po prostu jestem takim, może nie tyle niedoczasie, jestem bardzo szczęśliwa po wycieczce, jestem pełna emocji, zawsze pełna energii, natomiast w momencie, gdy mnie znowu lekko łamie i jeszcze jestem właśnie, trochę mam tych spraw po powrocie, to czasami może za dużo chcę naraz. I teraz przejdę do receptury. Violet Rosa de Rose. Dlatego, że jeżeli chodzi o Violet, ja dokonałam poprawek na tej ilości, którą miałam, celem doprowadzenia tego do stanu takiego, który ja chcę, dalej w punkt. Natomiast już wiem, że raczej tego zapachu już więcej nie dorobię, dlatego że ja dokonywałam poprawek na tym, co było. Te poprawki oczywiście sobie zanotowałam w moim aktualnym dzienniczku, tym notatniku recepturowym, ale nie mam pierwotnej receptury, czyli jakby mam zapiski, że na tamtej ilości, na tamtej pierwotnej ilości pierwotnej rozpisce dokonywałam owych poprawek. Jak namierzę tę recepturę, będę w stanie dorobić. Jak nie namierzę, to będzie tylko ta idealnie poprawiona ilość, ale tylko tam. Nie wiem, przejrzałam wszystkie notatniki i ja nie wiem, coś, albo jestem ślepa. Zaznaczyłam sobie tym niebieskim, nie wiem, jak to się nazywa, to takie zakładki, nie zakładki. Właśnie tę recepturę, którą właśnie teraz chcę, że tak powiem, nie tyle powrócić, co po prostu zatrzymać się przy niej i właśnie dokonać omówienia odnośnie zapachu właśnie tego dorobionego i tego przed chwilą pokazanego, jeżeli chodzi o oznaczony flakon. I on jest z tego pierwszego notatnika recepturowego, czyli tego Gdynia Dzieło Otwarte. W ogóle dzisiaj miałam iść na trochę do muzeum, Muzeum Gdyni i Modernizmu, ale po prostu no, jestem w wielkim niedoczasie, czyli może za dużo chciałam dzisiaj, bo wszystko chcę zrobić dzisiaj, żeby mieć potem luz, a pozostała część, no, na przykład jutro, pojutrze, no i nie wiem. Może trzeba było troszeczkę to rozłożyć sensowniej. A w ogóle, a propos makijażu, pastelowy, akurat bez kresek, z wytuszowanymi mocno rzęsami tym Rosy tuszem. I wspominam o makijażu, ponieważ tak, nie mam różu bronzera, ale mam ciekawy błyszczyk, który ciekawie się zachował na początku. Bardzo ładnie wygląda, faktycznie jakby jako powiększa usta, chociaż jakby nie potrzebuję tego, nie na tym mi zależało i tak dalej, ale generalnie skojarzy... Może za dużo chcę rzeczy powiedzieć jednak. Więc nie na tym mi zależało, natomiast tak jak aplikowałam, to zobaczyłam taki tam dopisek, że taki był typowo cel tego błyszczyka. Natomiast jak ona byłam z innego powodu, mi on się wizualnie w opakowaniu spodobał. Pod kątem tego, jak tam się układał, mienił i tak dalej. W każdym razie, on jest specyficzny, bo lekko szczypało na początku i ja nie wiem, czy do końca jestem na tak. Przestało, to podejrzewam, że to jest to takie lekkie działanie właśnie celem tego powiększenia ust, nie wiem. Więc chyba będę go nakładała tylko na jakieś pomadki albo coś, bo chyba nie chcę tego efektu szczypania. Chociaż na szczęście przeszło, w końcu przestałam o tym myśleć i przeszło. Efekt jest ładny, efekt się utrzymuje bardzo długo. Ładnie się komponuje z tymi pastelowościami, także jestem zadowolona efektem, ale tymi krokami wcześniej, że tak powiem, porządkowymi może niekoniecznie. Wracając do receptury zapachu Violet Rosa de Rose. Jest oczywiście tytułowy fiołek, jest piwonia, ale co jeszcze? Jest troszeczkę kliru, troszeczkę cedru, jest troszeczkę mchu. Jest troszeczkę goździka, jest troszeczkę takiego składnika nadmorsko, lekko fizjologiczno, lekko z niuansem lilii. Jeszcze tak patrzę. Jest szlachetny cytrus herbaciany, jest jabłoń, jest rabarbar, piwonia, piwonia, mówiłam, i jest trochę dawany. Że skład w porównaniu z innymi moimi zapachami nie jest aż tak bardzo rozszerzony. Mam bardziej rozbudowane zapachy. Jakby nie było problemem dorobienie mitrów tego zapachu, z tym, że brakło mi fiołka, musiałam dorabiać. Ostatecznie brakło piwoni, musiałam dorabiać. Mchu też. Absolut mchu. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że dorabiałam bardzo dużą ilość. A ja zwykle nie robię dużych ilości.
Dlaczego nie robię dużych ilości? Ponieważ robiąc małe ilości, mogę dany składnik wykorzystać w różnych, mogę się bardziej tym składnikiem pobawić. A tutaj faktycznie chciałam dorobić dużą ilość i po prostu pozużywałam. I już tak naprawdę fiołek mam teraz rozrobiony w bardzo dużej ilości. Zresztą to jest jeden z kilku moich składników fiołkowych. Mam też na przykład absolut liścia fiołka. Mam też, które są zwyczajne trzymać w lodówce. Mam też trochę jeszcze innych składników fiołkowych. I jeszcze w ogóle taki też składnik, który pachnie fiołkiem drzewnym, fiołkiem z żywnością. Natomiast mech teraz mam też dużą ilość, mam też w ogóle inne jeszcze składniki odnośnie mchu, ale piwonie nawet po dorobieniu już mało co mi zostało, także muszę sobie jeszcze domówić. Będę dorabiała mitry rhubarbo bibo. Tak patrzę tutaj, bo blisko jest ta receptura, niedaleko tego Violet Rosado Rose. Jestem właśnie ciekawa, czy tutaj wszystko będę miała. Tu w ogóle mam fajnie oznaczony taki czteroskładnikowy zestaw składników, czteroelementowy. Clearwood, owa jabłoń, owy goździk i owy mech absolut. I one w odpowiedniej proporcji, zaznaczyłam sobie, stworzyły mi świetną kwiaciarnię, efekt kwiaciarni. Więc co tu potrzebuję? Clearwood mam, jabłoń, goździk, mech, wszystko niby mam. Goździk mi się kończy, ale domówiłam sobie. Rabarbar, lawenda, taka lekko z rumiankiem, którą tutaj wykorzystywałam. Ona mi się skończyła, ale mam zapas. Ostatnio zdobyłam. Widzę, że tutaj... bo ja chyba nie powiedziałam. W Violero Sadoros jeszcze jest liść porzeczki. Porzeczka. Teraz dopiero, jak tutaj zobaczyłam w rubarbowie, to sobie właśnie skojarzyłam tam też. Liść porzeczki, szlachetny cytrus, rumianek, agrest. Takie między innymi składniki. Co jeszcze będę dorabiać? Muszę sobie zobaczyć, czy ja tu wszystko mam. Będę dorabiała chyba znowu mitry abejitas. To jest w ogóle bardzo wieloskładnikowy zapach, ale jego wydźwięk tak naprawdę jest mocno oparty o lipowość, o rumiankowość, o akacjowość, o miodowość i takie roziskrzenie, które to na przykład potrafi dać szafran. W ogóle przed końcem października muszę zrobić obiecaną drugą dynię, dynię na mlecznościach. Podejrzewam, że po zrobieniu jeszcze mi zostanie składnik dyniowy. Prawdopodobnie takie zapachy bardziej limitowane. Może się jeszcze pokuszę o trzecią dynię, nie wiem. Natomiast jeszcze inne mam zaplanowane zapachy, także myślę, że na dwóch dyniach raczej poprzestanę. A obiecałam zrobić zapach taki kojarzący się z klimatem 1 listopada. Róże dla miłośników Midnight Poison. Róże dla miłośników Stella, Rose Stella Absolut. Rose Absolut, wycofane. Zresztą Midnight Poison też. Oraz obiecałam też jeszcze dla miłośników cynamonowej wycofanej organsy.